Rozpoczęły się obchody Miesiąca Pamięci Narodowej. W tym roku obchody mają szczególny charakter. We wrześniu przypada bowiem 50. rocznica wybuchu II wojny światowej. Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej odbyła się w Kutnie. Tu żołnierze polscy stoczyli największą bitwę września 1939 roku. W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej, generał armii Florian Siwicki. Wzywamy was, okryci wieczną chwałą męstwa, żołnierzy armii Poznań i Pomorze, bohaterów bitwy nad Bzurą, którzy z poświęceniem życia spełniliście swój obowiązek wobec ojczyzny. Wzywam was do apelu. Belgijski Le Soir publikuje wywiad z premierem Mieczysławem Rakowskim. Dziennikarz w imieniu czytelników wielonakładowego dziennika pyta głównie o historyczny kompromis w Polsce, stosunek Związku Radzieckiego do tych przemian i o oczekiwania Polski wobec Zachodu. Wczoraj premiera, od dziś na ekranach kin. Piłkarski poker, najnowszy film Janusza Zaorskiego, rzecz o piłkarskiej mafii w rolach mafiozów futbolu Janusz Gajos i Henryk Bista. Robiliśmy go w imieniu kibiców, których cechuje właśnie ta nieodwzajemniona miłość do piłki nożnej. Proszę państwa, jest to komedia, oczywiście w pewnym sensie gorzka, ale doszliśmy do wniosku, że tylko forma komediowa może służyć tej tematyce, ponieważ pusty śmiech bierze, jeśli się widzi, takie machlojki. Sędzią nigdy w życiu nie byłem. Dopiero nauki pobierałem na stadionie Legii od autentycznego sędziego piłkarskiego, międzynarodowego. Natomiast grywałem w piłkę nożną jako młody chłopak ogromnie chętnie. Trzeci program Polskiego Radia, który dziś skończył 27 lat. Tym sygnałem Trójka codziennie zaprasza radiosłuchaczy. Codziennie 50 minut powtórki z rozrywki. Poza tym w Trójce powieść w wydaniu dźwiękowym. Reporter dyżurny przy telefonie. Lekarz domowy radzi. Prywatnie uznanych i mniej znanych. I tak prawie do północy. Thank you.